do studia. Tam trwa, wstaje dzień i chyba w powiększonym składzie Ania Soporek już dotarła do studia. Zdecydowanie, zgadza się. Tam trwa nawet dyskusja, która się rozpoczęła jeszcze przed anteną. Dzień dobry. Informacje kulturalne jak zwykle w piątek. W piątek to zazwyczaj do kina. Będzie, obiecuję, natomiast Dzień Dziecka tutaj zdominował te wieści ze świata kultury, dlatego że te informacje kulturalne dzisiaj będą trochę dotyczyły całej rodziny. Będą to propozycje, w które możemy zaangażować nasze młodsze pociechy. Mianowicie, drodzy Państwo, kilka dni temu do kin wszedł film Detektyw Bruno i jest to komedia familijna. Trzeba bliżej do kina niż do Bydgoszczy, chociaż na Alicję w Krainie Czarów w formie baletu też można byłoby. A to nie wiem, czy z synami. Kultura wyższa, ale proszę to już Państwa. Na randkę można wyższa. Pójść. Ale dotyczy również, że tak powiem, rodziny, no bo jak najbardziej z dzieciakami można się wybrać tutaj na ten spektakl operowy, mianowicie Alicja w Krainie Czarów w wydaniu operowym. Opera Nowa w Bydgoszczy. Jutro premiera, proszę Państwa, godzina 19. Wielmi Kraków organowo zaprasza 30 raz zresztą i codziennie w innym miejscu ta muzyka rozbrzmiewa. Nie wiem do końca, czy na ten festiwal to jest dobry wybór, aby z dzieciakami się wybrać. Tu już raczej tak... W wieku zapisana, to jest w czym wybierać, jeśli chodzi o... O nową propozycję Grześka Chyżego. Mm-hmm. Król popu, król rozrywki. Właśnie powiedziałaś pop, ja... Jak, Kochanie, to ja. O, jak ja lubię, jak ona to mówi. No i chce się potańczyć. No tak mówią, że to może być hit tego lata. Natomiast jeśli chodzi o sam teledysk, utrzymany trochę jest w takiej warstwie